2 października 1940 roku nazistowskie Niemcy przystąpiły do tworzenia warszawskiego getta. W czasie jego trwania z rąk gestapo zginęło około 50 tysięcy ludności żydowskiej. W getcie panowały nieludzkie warunki, zarówno głód, jak i prześladowanie. Również dochodziło do licznych morderstw. Polacy próbowali pomóc im za wszelką cenę. Jedną z takich osób była Irena Sendlerowa, która była szefową działu dziecięcego w organizacji Żegota. Wraz ze swoimi współpracownikami wydostawali dzieci z terenu getta, na przykład kanałami podmiejskimi oraz, co bardziej dziwi, główną bramą. Udało się to, ponieważ Niemcy, bojąc się wybuchu epidemii, godzili się, aby sanitariusze wjeżdżali na teren getta. Nie pozwólmy, aby błędy z przeszłości się powtórzyły. Nie bądź obojętny.